Witam wszystkich z tej strony FortK, to jest gra Medal of Honor Warfighter. Na waszą prośbę dodaję do Poznaj mój pistolet Shotguna 870 od zwiadowcy. Zwiadowca jako jedyna klasa w grze Medal of Honor Warfighter nie posiada pistoletu. Posiada natomiast Shotgun 870 MCS, znany z Battlefielda 3. Jest to krótsza wersja z krótszą lufą, posiada tylko i wyłącznie 4 naboje. I jest dość ciężka do opanowania ze względu na swój odrzut. Zatem przejdźmy do statystyk ze strony Simtix.com. Shotgun posiada maksymalny damage na poziomie 15, minimalny na poziomie 4 damage'u powyżej 7 metrów. Tylko trzeba uważać, bo to jest inaczej liczone przy shotgunach. Shotgun jest liczony jako ilość kul, czyli w jednym naboju mamy 12 kul, czyli 12 małych kuleczek śrutowych. Czyli liczymy to 15 razy 12, wychodzi nam 180 damage'u do 7 metrów. Powyżej 7 metrów liczymy to 4 razy 12, wychodzi nam 48 damage'u powyżej 7 metrów. Osoby, które grają w BFA Trykę, na pewno dobrze znają ten shotgun. Jest bardzo efektywny w Battlefieldzie 3. Tutaj też, ale to jest zwykły shotgun z mniejszą, skróconą lufą. Tu trzeba grać z nią bardzo ostrożnie i używać jej w ostateczności. Jeśli zauważymy przeciwnika i chcemy go szybko wyeliminować, tak jak w tej chwili zobaczyliście, na jeden strzał, pach i wracam z powrotem. Nie polecam na dłuższe odległości. Jak widzicie, strzeliłem, dostał, były hitmarkery i, no i zginąłem, zadałem mu obrażenia na poziomie 11 damage'u. Jeśli chcecie skompensować damage, siłę pocisku, polecam przybliżać broń do skroni, przybliżyć ją do oka lewym klawiszem myszy. Na dłuższe niż 7 metrów na pewno skompensuje i zadacie troszkę większe obrażenia. Będziecie mogli maksymalnie do trzech pocisków na jedną osobę wystrzelicie. Jeśli chcecie spróbować sobie postrzelać z tego shotguna, to polecam właściwie w trakcie rundy, niezależnie na jakiej mapie i na jakim trybie, gdzieś się schować i postrzelać sobie i zobaczyć, w którą stronę jest odrzut, w którą stronę jest recoil, i wtedy będziecie wiedzieć, jak skompensować ten odrzut na własną korzyść, by być efektywnym przy użyciu tego shotguna obrzyna, nazwijmy to po imieniu. Jak się zauważyliście, właśnie shotgun, ten obrzyn 870 ma odrzut w prawy górny róg, a co przez to musicie kompensować myszką do dołu, do lewego dolnego rogu. Przy tym sami za chwilkę zobaczycie, właśnie przybliżam, dwa strzały z daleka, trzeci na poprawkę. Co do klasy zwiadowcy, polecam ją osobom, które lubią grać na hardkorze, ze względu właśnie na ten samolocik, który rozpiździłem. A ze względu na to, na hardkorze nie macie minimapy, nie widzicie, nie macie crossa, więc RQ, który jest pierwszą opcją zwiadowcy, pierwszym wsparciem zwiadowcy po trzech killach, daje wam dostęp do minimapy, przez to jesteście w stanie więcej widzieć na minimapie oraz szybciej eliminować przeciwników. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć na temat tego pistoletu, tej klasy. Mam nadzieję, że wam się podobało ten gameplay, mój opis. Bardzo bym prosił o lajkowanie tego gameplaya, tej recenzji. To pomoże mojemu kanałowi rośnąć. Oraz o subskrypcję, zwłaszcza komentarze, bo widzę, że do komentarzy jakoś się nie palicie. Nie wiedzieć czemu. Ja się jakoś przełamałem i zacząłem odzywać się do was i komentować, bo w zamierze miałem w ogóle same tylko i wyłącznie gameplay bez komentarza robić. Dajcie znać, czy się podobało, lajkujcie, subujcie i zwłaszcza co najbardziej bym prosił, naprawdę jeszcze raz powtórzę, komentujcie. To był gameplay z mojej strony, FortK.
Zwijam się. Do usłyszenia.